Cześć, tu Damian Lewczuk, akademia i w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób wyśrodkować szkic we FreeCAD. Przejdziemy do utworzenia nowego szkicu i wybierz płaszczyznę szkicu. I tutaj, jak widzisz, mamy układ współrzędnych. Mamy oś X i oś Y i początek układu współrzędnych. I teraz, jak utworzymy jakąś geometrię, na przykład utworzę prostokąt, teraz dodamy wymiary prostokąta, tutaj 100 mm i tutaj 70. I teraz, jeżeli chcielibyśmy umieścić prostokąt w taki sposób, aby początek układów współrzędnych był w środku prostokąta, to możemy do tego podejść na dwa sposoby. Pierwszy sposób to użycie wymiarów i określamy odległości pomiędzy początkiem układów współrzędnych a jakimś punktem prostokąta. I w osi X dodajmy wymiar 50 mm, w osi Y dodajmy wymiar 35 mm i mamy wyśrodkowany prostokąt. Jednak coś takiego nie jest do końca. Dobrym sposobem na wyśrodkowanie geometrii, ponieważ jeżeli teraz wprowadzę jakieś zmiany w wymiarach prostokąta, to ten prostokąt jest umieszczony w taki sposób, że ta krawędź prostokąta jest odsunięta od początku układów współrzędnych o 50 mm. I jeżeli tutaj będzie inny wymiar niż 100 mm, to tutaj będziemy mieli 50 mm, a tutaj będzie reszta tego wymiaru. Więc wyśrodkowanie szkicu. Za pomocą wymiarów nie zawsze może być dobrym pomysłem, dlatego teraz usunę te wymiary. I kolejnym sposobem na wyśrodkowanie szkicu jest użycie wiązań. I tutaj możemy zastosować wiązanie symetrii względem osi układów współrzędnych. Możemy dodać wiązanie symetrii pomiędzy tymi dwoma punktami względem osi y. Zaznaczamy te dwa punkty i zaznaczamy oś Y i wybieramy wiązanie symetrii. I teraz wyśrodkujemy prostokąt względem osi X, ponieważ teraz mogę zmieniać położenie prostokąta wzdłuż osi Y. I jeżeli chodzi o wyśrodkowanie w tej osi, to tutaj mamy to wyśrodkowane, ale w drugiej osi jeszcze ten prostokąt możemy przesuwać i początek układów współrzędnych nie pokrywa się z środkiem prostokąta. I teraz zaznaczamy ten punkt i. Ten punkt i oś X, i wybieramy wiązanie symetrii. I w ten sposób wyśrodkowaliśmy szkic względem początku układu współrzędnych. Teraz usunę tę geometrię, i teraz utworzę na przykład okrąg. OK, dodam średnicę tego okręgu. I OK, średnica jest określona, ale Szkic nie jest wyśrodkowany względem początku układów współrzędnych, i w tym przypadku możemy po prostu powiązać ze sobą te dwa punkty. Zaznaczamy środek okręgu, zaznaczamy początek układów współrzędnych i wybieramy wiązanie zbieżności. I w ten sposób wyśrodkowaliśmy szkic. Usunę teraz okrąg i teraz ponownie narysuję prostokąt. Klikam prawym, aby odwołać polecenie rysowania prostokąta, dodaję wymiary. Tak jak poprzednio, tutaj 100 mm, tutaj 70, ok. I teraz, żeby wyśrodkować ten szkic, możemy użyć tutaj wiązania symetrii. I to, co zrobiliśmy poprzednio za pomocą dwóch wiązań symetrii, możemy rozwiązać za pomocą jednego wiązania symetrii. Możemy tutaj dodać wiązanie symetrii pomiędzy tymi dwoma punktami i pomiędzy początkiem układów współrzędnych. Teraz, jak zaznaczę te dwa punkty, i punkt początku układów współrzędnych, i wybiorę wiązanie symetrii, to szkic zostanie wyśrodkowany. Teraz usunę to wiązanie. Zaznaczam to wiązanie tutaj, lub mogę zaznaczyć to wiązanie na liście wiązań. Klikam Delete, i to wiązanie jest już usunięte. Umieszczę teraz ten prostokąt w taki sposób, aby to na roże prostokąta pokrywało się z początkiem układów współrzędnych. Zaznaczam te dwa punkty i wybieram wiązanie zbieżności. OK, wychodzę ze szkicu i teraz dodam tutaj wyciągnięcie. OK, i teraz utworzymy kolejny szkic na tej ściance, i w tym przypadku, jeżeli tutaj utworzę jakąś geometrię, utworzę na przykład okrąg i dodam tutaj średnicę okręgu 40 mm, i teraz, jak chciałbym ten okrąg umieścić na środku prostokąta, to nie mam tutaj charakterystycznego punktu, z którym mógłbym. Środek okręgu powiązać. Mam tylko punkt początku układów współrzędnych, jednak, jeżeli powiążę środek okręgu z początkiem układów współrzędnych, to ten okrąg nie będzie w ogóle powiązany ze środkiem prostokąta. W tym celu, aby powiązać szkic z poprzednim etapem modelu 3D, musimy tutaj utworzyć geometrię odniesienia i robimy to za pomocą polecenia utwórz geometrię zewnętrzną i utwórzmy geometrię odniesienia z tej krawędzi i z tej krawędzi. Klikam prawym przyciskiem myszy, aby to odwołać. I tutaj mamy dwie geometrie pomocnicze i mamy cztery punkty. I teraz, względem tych punktów, możemy umieścić ten szkic. I aby umieścić okrąg na środku prostokąta, to w tym przypadku możemy dodać wiązanie symetrii pomiędzy punktami. Zaznaczam ten punkt, zaznaczam ten punkt i zaznaczam ten punkt. I wybieram wiązanie symetrii, i teraz środek okręgu pokrywa się ze środkiem prostokąta. Jeżeli chodzi o wyśrodkowanie takiego kształtu jak okrąg, to jest to łatwe, ale teraz usunę ten okrąg i narysuję tutaj kolejny prostokąt. Dodam wymiary tego prostokąta: tutaj 60, tutaj 30. I teraz chciałbym, aby ten szkic był wyśrodkowany względem tego prostokąta. I tutaj tak jak w pierwszym przykładzie mogę użyć wymiarów, jednak to nie będzie do końca wygodne, ponieważ musielibyśmy sprawdzić wymiary bryły i następnie musielibyśmy odpowiednio przeliczyć odległości, tak aby środek szkicu pokrywał się ze środkiem bryły. Tutaj w takim przypadku bardziej sprawdzą się wiązania i... Takie wiązania możemy dodać na kilka różnych sposobów. Możemy tutaj utworzyć punkt pomocniczy. Wybieram utwórz punkt, rysuję taki punkt w dowolnym miejscu, następnie zaznaczam ten punkt, ten punkt i ten punkt i wybieram wiązanie symetrii, tak żeby ten punkt umieścić na środku prostokąta, następnie zaznaczam ten punkt, ten punkt i ten punkt. Tylko zwróć uwagę, żeby tutaj nie zaznaczyć wiązania, tylko żeby zaznaczyć punkt. I teraz wybieram wiązanie symetrii, i prostokąt jest wyśrodkowany. Jeżeli nie chciałbyś używać punktów, to możemy do tego podejść w inny sposób. Usunę te dwa wiązania i usunę ten punkt, i sposobem bardziej przejrzystym może być dodanie geometrii konstrukcyjnych. Utworzę tutaj dwie linie pomocnicze. OK, zaznaczam teraz te dwie linie i przełączam je na geometrie konstrukcyjne, tak żeby to były tylko geometrie pomocnicze szkicu. I teraz tę linię umieszczę pomiędzy tymi dwoma punktami. Zaznaczam ten punkt, ten punkt i tę linię i wybieram wiązanie symetrii. I podobnie zrobię z tą linią. Zaznaczam ten punkt, ten punkt, linia i wiązanie symetrii. I te linie przechodzą przez środek prostokąta, i teraz względem tych linii Ustawię ten szkic, zaznaczam ten punkt, ten punkt i tę linię, wybieram wiązanie symetrii, następnie ten punkt, ten punkt i ta linia i wybieram wiązanie symetrii. I teraz ten szkic jest wyśrodkowany względem tej bryły. Wiem że jak sam zaczniesz tworzyć modele 3D, to mogą pojawić się zupełnie inne sytuacje, jednak w tym krótkim poradniku chciałem pokazać ci, w jaki sposób można podejść do wyśrodkowania szkiców względem innej geometrii. I na tym zakończymy, ja dziękuję ci za uwagę, a jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych filmów dotyczących frikada, to zachęcam cię do subskrybowania tego kanału.